Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym życiowym odcinku. Dzisiaj będą espadryle. Pisałam Wam ostatnio na fejsie, czy chcecie film, więc no i pisaliście, że chcecie. Właściwie pisałyście, bo Was jest najwięcej dziewczyny. Także dzisiaj zrobimy espadryle. To będą już moje drugie. Pierwsze w usta już wcześniej szyłam, także już wiem trochę co, jak, z czym, czego nie robić, co Wam zaraz też powiem, więc mam nadzieję, że te wyjdą nam idealnie. No, ja mam tutaj gotową podeszwę na espadrylę w rozmiarze 39. Taką podeszwę kupiłam, słuchajcie, w sklepie internetowym Coricamo, tak się nazywa. Ja kiedyś szyłam od nich z tkaniny w maki taki płaszcz. I właśnie u nich wtedy widziałam te podeszwy na espadrylę i teraz postanowiłam to przetestować. Wydaje się banalnie proste, zwłaszcza że w środku, jak dostaniecie takie pudełko, są te podeszwy i są gotowe wykroje, znaczy wykrój na espadrylę. Tu mamy przód i tył z bokami i są różne właśnie rozmiary, te linie przerywane wskazują na różne rozmiary. Ja sobie skserowałam tę kartkę, więc wytnę sobie to i będę mogła sobie odrysowywać. No więc no, wydaje się to bardzo proste. Cała instrukcja tutaj jest, wszystko jest nawet pokazane na pudełkach, co i jak. Można robić różne opcje. No, no to trzeba działać chyba tak. Ale wcale takie proste nie jest, tak szczerze Wam powiem. Dobra, zabieramy się za robienie espadryli. Pierwszy etap to wycięcie oczywiście naszego wykroju, czyli elementów z materiału. I tutaj ważną rzeczą, o której musicie pamiętać, o której ja oczywiście przy pierwszym robieniu espadrilli nie pamiętałam, to na przykład tak, ja mam rozmiar 39, czyli według rozpiski ta linia jest moją linią wyjściową, ale standardowo, jak do każdego wykroju, musimy dodać przecież zapas na szwy i dodatkowo, co ja zrobiłam, ale nie pomyślałam jeszcze o tym, co jest nawet pokazane tutaj na pudełku. Tutaj możecie zobaczyć, że później musimy jakby podwinąć do środka część tutaj wierzchu, przypiąć szpilkami i dopiero to przyszyć. Ja o tym nie pomyślałam, więc jakby zostawiłam zapas na szwy, przyszyłam, położyłam i nagle mi brakowało właśnie tego elementu jakby podłożenia, przez co te espadryle wyszły tak mega na styk. Łączenie, zwłaszcza tutaj tej części, tutaj gdzie jest pięta na środku łączenia, tu w tym miejscu, było po prostu tak, jakby to powiedzieć, no, na milimetry, ledwo, więc pamiętajcie o tym, żeby zostawić po prostu tutaj trochę więcej miejsca. Więc ja sobie teraz po prostu odrysuję i zostawię tak z 1,5 cm zapasu. I tak samo musicie też pamiętać przy tej części, że ten centymetr gdzieś mniej więcej zostawić musimy, bo też trzeba by było ładnie zawinąć do środka i na przykład przeszyć po prawej stronie, chyba że robicie podwójnie, bo też tak można zrobić, że na przykład od spodu też ma być ładny wzór, to wtedy możemy zrobić to podwójnie, no to w tym miejscu nie musicie zostawiać aż tyle luzu, wystarczy te 0,5 cm na zszycie. Dobra, czyli ja sobie to odrysuję i wycinam dwa takie. Ja już mam wycięte wszystkie moje elementy i uznałam jednak, że zrobię to podwójnie, czyli z jednej i z drugiej strony będzie ładny wzorek, bo będzie to wyglądało po prostu estetycznie. I o ile przy tej części nie ma to aż takiego dużego znaczenia, bo i tak wszystko jest schowane, jak tu mamy ładnie podwinięte, wykończone, tak, to o tyle przy drugiej części, jakbym zrobiła coś takiego, no to będę miała po prostu brzydką wewnętrzną część dzianiny. A jak będzie ładna, to będzie też wyglądało to tak, z jednej i z drugiej strony. No, ale zanim do tego, to biorę swoją jedną część raz, drugą nakładam dwa. Ok, i słuchajcie sobie, teraz przeszywam dookoła, zostawiając mały otwór, przez który odwrócę całość. Najlepiej, żeby ten otworek był na przykład
na środku tyłu, na dole, bo ta część, ta bardziej zaokrąglona, idzie do podeszwy, tak? Czyli to będzie szło w ten sposób, więc możecie spokojnie zostawić tutaj ten otworek, bo to przecież będzie jeszcze troszkę założone w ten sposób, schowane, czyli tu będzie nasze zszycie i ono nie będzie widoczne. O, i później będzie tak. No dobra, czyli zszywamy, zostawiając tutaj ten fragment. I ja robię to z jedną częścią, później z drugą i tak samo zrobię z przodami. Espadrille są już prawie gotowe, poprzypinane szpileczkami. Teraz trzeba je ręcznie poprzyszywać. W tym celu biorę igłę z dużym oczkiem, sznurek, biały sznurek. Tutaj musicie zwrócić uwagę na to, jaki macie materiał, bo ja na przykład kupiłam na początku sznurek, który mi po prostu nie przechodzi przez materiał, przez dzianinę. Chociaż z dzianiną i tak jest lepiej w porównaniu, na przykład szyłam w usta z bambusa pierwsze swoje espadrille i stamtąd to już w ogóle była tragedia, żeby przeszła właśnie taka gruba, wtedy musiałam użyć grubej nici, najgrubszej jaką znalazłam. Tutaj mam sznurek, zobaczymy jak ten sznurek sprawdzi się. Przez tą część korkową, taką słomianą właściwie, przechodzi bez problemu. Natomiast przez widzicie? Bezproblemowo. Natomiast przez dzianinę, zaraz zobaczymy. Jak nie, to trzeba będzie znowu kombinować z grubą nitką. No to co? Boję się tego szycia. Szyjemy. No i kochani, jak widzicie, espadrille są już gotowe. To jest ta moja pierwsza próba espadrilli, czyli takie w usta z bambusa i one takie są ochlapłe, ale muszę Wam powiedzieć, że lepiej się trzymają na nodze niż te z dzianiny, bo właśnie to, o czym Wam mówiłam na początku, że to wcale nie jest takie znaczy w sensie nie jest niby takie trudne, a jednak trochę jest, bo po pierwsze, słuchajcie, przyszywałam te kapciuchy ponad godzinę czasu z takim, że założeniem, właściwie rozłożeniem minut, że pierwszy robiłam chyba z 40 minut, a kolejne 22, czyli przy drugim jest już szybciej. Więc jeżeli pierwszy będzie Wam szedł opornie, to się nie zniechęcajcie, drugi pójdzie już lekko i gładko. Mówiłam Wam też o tym na początku przy wykrajaniu elementów, żeby zostawić trochę więcej, bo jak szyłam pierwszy raz te swoje espadrille, to zostawiłam ich tutaj na styk, znaczy w sensie miałam je tak na styk, że połączenie przodu z bokiem jest takie po prostu no, na 3 mm. Ledwo co, trzyma się, wiadomo, nie ma problemu, chodziłam w nich, więc całkiem jest ok, ale jest to takie na styk. Więc pomyślałam sobie, że przy drugich zrobię więcej, żeby było ok, i co? I zrobiłam za dużo. No, więc za trzecim razem chyba, że będzie dobrze.
Dobrze, że wystarczy tylko przeciąć tę nitkę i mamy gotową podeszwę znowu i możemy kombinować, nie zepsujemy. Druga sprawa jest taka, że zrobiłam w końcu podwójnie te moje espadryle i ta dzianina jest taka troszkę grubsza, więc wydaje mi się, że wyszły takie kapcie po prostu na jesień, chociaż wzór jest bardzo wiosenny. Choć fajnie wyglądają na nodze, no nie powiem, że nie, natomiast z płótna takiego, właśnie z tego bambusa trzymają się na nodze lepiej. Te są trochę tutaj luźne, czyli albo musimy zrobić tak, że do środka wrzucimy jeszcze gumkę, tutaj po obwodzie, co byłoby w sumie logiczne, żeby te buty trzymały, albo dać po prostu jedną warstwę i tu oprzeć, co ja też mogłam zrobić. Mogłam sobie zrobić magiczną stebnówkę tu od środka, czyli wtedy by mi tak, środek by mi nie wychodził, nie byłoby widać szwa, a tak mi się trochę podbija. I może ta stebnówka w środku, po tej wewnętrznej stronie, tak na pół centymetra, spowodowałaby, że one by się tak nie rozciągały, byłyby trochę ściągnięte, sztywniejsze i też lepiej trzymały na nodze. No ale nie ma co wybrzydzać, jak na drugi raz moich espadryli efekt mi się całkiem podoba, więc będę miała najwyżej kapcie po domu. No a co? W sumie można z tego zrobić też taką wersję na płasko. Nie no, ale trzeba się trzymają, więc jest dobrze. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jestem ciekawa, czy Wy już szyliście espadryle. Jeśli nie, to dajcie znać, jak Wam pójdzie przy pierwszym razie, bo pierwszy raz jest praktycznie, tak wszyscy mówią, najważniejszy, ale jak widać, u mnie trzeci chyba będzie ten najbardziej taki trafiony. I chyba zrobię jeszcze inne. A co? Także my się widzimy w kolejnych odcinkach. No, mam nadzieję, że mój zamotany antyespadrylowy odcinek Wam się podobał. Sama się z siebie śmieję już po prostu. To znak, że trzeba kończyć. No, to do zobaczenia.